Witajcie, moi mili. Mam dla was same dobre wieści. Jeśli chodzi o spotkanie osób myślących niezależnie, które będzie miało miejsce już 30 maja u nas w Lublinie, właściwie wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. O poczynionych przeze mnie staraniach, o poczynionych krokach opowiem za chwilę nieco więcej. Ale póki co, prośba. Apeluję do wszystkich dobrych ludzi, do rodziców, którzy tak jak i ja mają wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepień, którzy domagają się zmiany obowiązującego prawa. Proszę, zróbcie wszystko co w waszej mocy, aby wideo zaproszenie do udziału w spotkaniu, o którym mowa, dotarło do jak największej liczby osób. Absolutnie w naszym interesie jest, aby sala pękała w szwach. Najwyższy czas przejść od słów do czynów. Rozpowszechnienie tego wideo zaproszenia jest kolejnym krokiem w planie działania, który chcę wam przedstawić właśnie na tym spotkaniu. Samo spotkanie też jest jego częścią. Droga mamo, drogi tato, twój nawet najmniejszy wysiłek ma sens. Pomnożony razy setki, tysiące osób przybliży nas do sukcesu, jakim będzie zmiana obowiązującego dziś prawa na takie, które będzie broniło naszego społecznego interesu, a nie chciwych firm farmaceutycznych. Niemniej ograniczenie się tylko do dania lajka to zdecydowanie za mało. Ile kosztuje cię, aby kliknąć lubię to? Właśnie dokładnie tak samo przełoży się to na sukces. Proszę cię, abyś zrobiła trzy rzeczy, które w istotny sposób przyczynią się do naszego sukcesu. Po pierwsze, udostępnij link do wideo zaproszenia na swojej osi czasu wraz z komentarzem zachęcającym do zapoznania się z materiałem. Tylko w ten sposób sprawisz, że twoi znajomi również zobaczą to wideo. Po drugie, wyślij prywatne wiadomości na Facebooku oraz e-mailem do osób, które potencjalnie mogą być zainteresowane tematem. To najwyższa forma, najskuteczniejsza forma zaangażowania. I po trzecie, jeśli masz konto na YouTubie, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Im będzie większa aktywność względem filmu, tym większe szanse są, iż pojawi się on w wynikach wyszukiwania po wpisaniu frazy szczepienia, szczepionki, powikłania poszczepienne. I to nie tylko w samym YouTubie, ale także w Google. Oczywiście świat nie kończy się na Facebooku czy na YouTubie, więc jeśli masz jakieś pomysły, które mogą przyczynić się do tego, iż więcej osób zobaczy film, to znaczy więcej osób przyjdzie na spotkanie, zrób to. A teraz kilka słów o tym, co zrobiłem do tej pory. Po pierwsze, złagodziłem przekaz zarówno wideo zaproszenia, jak i strony docelowej www.społeczniewrażliwi.pl. Po konsultacjach i zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że choć pierwotny przekaz był bardzo prawdziwy, szczery, to jednak zbyt wojowniczy. Nam zależy, aby poszerzać grono osób, które będą kwestionowały bezpieczeństwo szczepień, a jeśli tak, to stonowanie przekazu na pewno nam w tym pomoże. Po drugie, zaprojektowałem, wydrukowałem i częściowo już rozwiesiłem plakaty. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Kindze, obu Kasiom, Ewie, Luizie, Jankowi, tym osobom, które są zaangażowane w rozwieszanie plakatów po mieście. Bardzo, bardzo wam dziękuję. To dla mnie jest bardzo ważne. Poczucie, że nie jestem sam, bezcenne. To daje mi siłę i motywację do dalszego intensywnego działania. Dziękuję również osobom, które wpłaciły składki na plakaty. Zgodnie z obietnicą opublikowałem rozliczenie tej zbiórki na stronie Fundacji Społecznie Wrażliwi. Nadal potrzebne są osoby do rozwieszania plakatów. Jeśli możesz powiesić nawet 10, napisz do mnie na Facebooku albo na maila na kontakt@społeczniewrażliwi.pl, a umówimy się i podwiozę ci plakaty. A więc jak? Działamy? Moi drodzy, właśnie wracam z Parku Ludowego, gdzie miał miejsce trzeci finał wyścigu kaczek. Byłem tutaj zawodowo, ale zdążyłem w międzyczasie powiesić kilka plakatów i rozdać kilkadziesiąt ulotek. Bardzo żałuję, że nie powiedziałem wam wcześniej i poprosiłem kogoś o pomoc, bo było to idealne miejsce do rozdawania ulotek. Niemniej jeszcze tydzień przed nami i możemy coś działać. Słuchajcie, zostało około 1800 ulotek do rozdania. Potrzebuję i proszę was o pomoc w rozdystrybuowaniu ich. Zastanówcie się, gdzie moglibyście je położyć, w przedszkolach, przychodniach, innych miejscach publicznych. Więc ponadto w przyszły weekend będą organizowane jakieś różne imprezy z okazji Dnia Dziecka.
zastanówmy się, w których miejscach moglibyśmy stanąć z ulotkami. Podejrzewam, że takich imprez jak tu w przyszły weekend w mieście będzie więcej. Jeśli byśmy podzielili te 1800 ulotek na kilka osób, to naprawdę wyjdzie tego niewiele i zaangażowanie ograniczy się do godzinki czy dwóch rozdawania. Jestem przekonany, że jeśli staniemy w dobrych miejscach, to możemy w ten sposób znacząco poszerzyć ilość osób, która do nas dotrze na to spotkanie. Osoby chętne pomóc, proszę o kontakt poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub e-maila na kontakt@społeczniewrażliwi.pl. No to co? Do zobaczenia. Działamy, nie? No.